Cześć, z tej strony Domanu, a to jest już dawno obiecany odcinek podsumowujący moje trafy z polowania na karty Team of the Year, które jak się okazało było jednym z moich największych jednorazowych pack openingów w życiu. Jak to się skończyło, zaraz wam powiem, a tymczasem klasycznie przypominam, że FIFA Points można kupić w sklepie Xbox, korzystając na przykład z kart przedpłaconych, które można znaleźć w sklepach z elektroniką. Ja w ubiegłym tygodniu wydałem około 70 tysięcy FIFA Points, w tym jakieś 50 tysięcy od piątku do niedzieli, kiedy w paczkach była dostępna już cała drużyna roku. I jak widzicie, bo jesteście bystrzy, skończyło się to tym, że ten film nie nazywa się OMG karta Team of the Year w paczce, ani też omygy trafiłem legendę, ani nie nazywa się nawet hurra informa trafiłem, ani nie nazywa się nawet 1x walkout. Nie nazywa się tak, ponieważ byłoby to niezgodne z prawdą, gdyż w pack openingu za te 50 tysięcy nie trafiłem dosłownie nic. Nawet jednej specjalnej karty, nawet najmniejszego informika ocenionego na 80. Co prawda, jak zobaczycie, były ze 3 karty z przedziału cenowego od 10 do 100 tysięcy, no ale proszę was, co to jest na taką ilość FIFA Points? I nie wyłączajcie jeszcze tego tragicznego dla mnie filmiku, bo chcę powiedzieć parę, mam nadzieję, ciekawych słów. A mianowicie, już od dawna istnieje wiele teorii odnośnie paczek, które też wielokrotnie przedstawiałem na kanale. Najważniejsza z nich tyczy się tego, że data utworzenia konta, na którym otwiera się paczki, jak i aktywność z nim związana, ma wpływ na to, co trafimy w paczce. Ja mówiłem o tym chociażby już rok temu po pack openingu z okazji kart Team of the Year. Natomiast od tamtej pory aż do dzisiaj przez cały rok otwierałem paczki wciąż na swoim pierwotnym koncie założonym 7 lat temu, na którym przez lata w Ultimate Team osiągnąłem dosłownie wszystko, włącznie z handlem liczonym w setkach milionów monet. Ale otwierając paczki, trzymam się dalej tego konta, gdyż otwieram trochę więcej paczek niż inni gracze i liczyłem po prostu, że w moim przypadku trafię w końcu coś wartościowego bez względu na to, na jakim koncie robię pack opening. Bo prawda jest taka, że od stycznia ubiegłego roku wydałem prawie 300 tysięcy FIFA Points i w jaki sposób ta suma zmieniła moją klasyfikację najdroższych kart trafionych w historii? Ano w taki, że pierwsze i trzecie miejsce zajęli David Villa i Frank Lampard swoimi kartami Classic International Man of the Match. Wciąż nigdy nie trafiłem legendy, nigdy nie trafiłem karty Team of the Year ani karty Team of the Season wartej więcej niż 80 tysięcy. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na pewne zależności. Trafiłem te karty Lamparda oraz Davida Villa, tylko że kiedy to było? Ano pod koniec FIFA 16, 2 tygodnie od trafienia tych kart, ja już na stałe odłożyłem grę. I mało tego, te dwie karty trafiłem w najmniejszym pack openingu, jaki wykonałem w 2016 roku, a one wpadły tak po prostu, jedna za drugą. Ciekawie wygląda też u mnie sprawa, że kiedy nisko oceniony Marcus Rashford był wart przez pierwszy miesiąc od premiery FIFA 17 kilkanaście tysięcy monet, to ja nie trafiłem go ani razu w paczce, a teraz, gdy on jest już warty mniej niż 1000, to ja go widuję w co trzeciej paczce. Więc nie wierzę też w coś takiego, jak absolutna losowość w kontekście przydzielania mi zawodników podchodzących pod dany overall. Bo jeżeli ja mam walkout, to zawsze zza karty wychodzi zawodnik pokroju Chiellini'ego, Buffona, Pepe, ewentualnie Petra Czecha. Dlaczego potrafię w ciągu 3 minut trafić 2 razy Chiellini'ego, a nigdy nie trafiłem niżej ocenionego Alaby, albo chociażby tak samo ocenionego De Bruyne, który jest o wiele droższy od Włocha? Zresztą tak jest oczywiście od kiedy tylko pamiętam, bo kiedy przed laty karta Neymara oceniona na 85 chodziła z 500 000 końców, to my z Maćkiem trafialiśmy zawodników ocenionych po 89, których cena nie przekraczała 20 tysięcy, a Brazylijczyka nigdy. Tak samo teraz w FIFA 17 ja jeden raz trafiłem Kante ocenionego na 81, jeden raz trafiłem Vardiego ocenionego na 82, nigdy jeszcze nie trafiłem Renato Sancheza ocenionego na 78, ale takiego Manolasa, Turana czy Bakę trafiłem już dziesiątki razy, a oni jak wiadomo ocenieni są aż na 84 i przy okazji warci są grosze. Na swoim podstawowym koncie ja obecnie nie robię nic innego poza testowaniem drugich kart i już z niego nie zejdę w tym sezonie, ale od FIFA 18 muszę je rzucić, bo anomalie, jakie można na nim zauważyć, niezwiązane nawet tylko z otwieraniem paczek, są przerażające. Ale jeśli chodzi o paczki i to, jaki wpływ ma na nie konto, na którym się je otwiera, mam zamiar przeprowadzić rzetelny eksperyment, do którego zaprosiłem Urbixa i mam nadzieję, że raz na zawsze potwierdzi on w końcu teorię odnośnie tego, że data założenia konta ma znaczenie. Natomiast eksperyment ten pojawi się najwcześniej w lutym, bo musimy się do niego nieco przygotować. Chociaż mnie osobiście prędzej przekonacie, że ziemia jest płaska, niż że handicap nie istnieje, a data założenia konta i aktywność na nim nie ma znaczenia na trafy w paczkach. Nic dodać, nic ująć. To co widzicie, to oczywiście moje wszystkie najlepsze trafy, jakie wpadły przez cały ubiegły
ubiegły tydzień i lepiej już na to nie patrzeć. Na zakończenie powiem wam tylko, że po tym tragicznym pack openingu, gdzie otworzyłem jakieś 30 paczek za 50 tysięcy z rzędu, w których nie było ani jednej grubej flary, poszedłem na swoje konto założone w kwietniu ubiegłego roku, gdzie wpadam raz na miecha, zrobiłem jakieś badziewne SBC za 5 tysięcy monet i w jakiejś ślipnej paczce trafiłem od razu informa wartego chociaż te 15 tysięcy. Zresztą na tym koncie, chociaż praktycznie nie przesiaduję, trafiłem już kilka ifów, w tym niektóre warte niemalże 100 tysięcy monet. Także tego. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!